Cześć wszystkim! Z tej strony Asira, z To Wszystko Wina Elfów, a przed wami pierwszy odcinek krótkiego cyklu poświęconego magii w świecie Warhammera Fantasy. Czym jest ta niezwykła sztuka, dla której jedni poświęcają życie, inni zaś modlą się, by nigdy nie mieć z nią styczności? Błogosławieństwem czy przekleństwem? Jak przedstawia się jej historia? O tym wszystkim dowiecie się dzisiaj. Zapraszam. Podczas nadejścia chaosu, gdy wkracza on do świata materialnego, energia chaosu załamuje się w 8 kolorach, znanych pod wspólną nazwą wiatrów magii. Bardzo mała jej część koncentruje się i zestala w formie spaczenia, ale większość pozostaje w dużej mierze niewidoczna. Czarodzieje to osoby z wrodzoną zdolnością wyczuwania i odczuwania, które po specjalnym szkoleniu mogą nauczyć się posługiwać magią i używać jej w formie zaklęć. Istnieje kilka rodzajów magii, ale większość czarodziejów potrafi posługiwać się tylko jedną jej formą. Tak jak chaos jest przedstawiany jako ośmioramienna gwiazda, tak wiatry magii składają się z 8 kolorów. Ponieważ magia jest ściśle związana z chaosem, niesie ze sobą nieodłączne ryzyko dla jej użytkowników, a wszyscy czarodzieje kroczą wąską drogą między mocą a potępieniem. Jedynie najbardziej uzdolnione magicznie rasy, takie jak elfy i slanowie, są w stanie opanować wszystkie 8 języków magii, a większość ras, w tym ludzie, poświęca się nauce tylko jednego z nich. Dlatego też każde z kolegiów magii Imperium skupia się na używaniu tylko jednego rodzaju magii. Teraz nieco o historii. Wszystkie lądy i oceany oplata tajemnicza energia. Uwikłany w wiecznej wojnie stary świat, dom najstarszych ras, zwany Nowym Światem, bezkresne pustkowia i głębokie dżungle południowych ziem oraz gorące stepy i wysokie góry Dalekiego Wschodu. Wszystkie przepełnia mistyczna siła, nie pomija niczego, przenika wszystko wokół, każdą roślinę, każde zwierzę, nawet najmniejszy kamyk czy krople wody. Jest jednak niedostrzegalna, jak lekki, poranny wiatr, którego obecność czujemy, ale nie możemy go zobaczyć gołym okiem. Zmierzyć czy choćby przewidzieć efektu jego działania. Jest tak dlatego, że oczy żywych istot dostrzegają jedynie to, co materialne. Ta mistyczna moc bowiem w odróżnieniu od ciepła czy światła jest w swej niezwykłej naturze niematerialna, metafizyczna i pełna niewyjaśnionych tajemnic. Energia ta nosiła wiele imion. Te zmieniały się przez milenia powstających i upadających ras. Lecz w dzisiejszych czasach mieszkańcy całego świata zwykli zwać ją po prostu magią. Magia, choć jak żadna inna energia wpływa na porządek i życie świata, jest siłą nienaturalną, a obcowanie z nią wymaga nie lada umiejętności. Jednak pomimo faktu, że nadano mu imię, nigdy nie udało się wytłumaczyć istoty tego zjawiska. Cały cywilizowany świat wciąż zadaje sobie pytania, czym jest magia, skąd pochodzi i jak dokładnie działa, jak opanować ją i nagiąć do swej woli. Zarówno elficcy, jak i ludzcy uczeni magistrowie, czyli adepci sztuki magicznej, którzy jako pełnoprawni członkowie kolegiów magii zgłębiają wiedzę z ich bibliotek, kapłani, wizjonerzy i najwięksi spośród czarodziejów wysnuwają różne teorie i własne odpowiedzi na te pytania. Niektóre z nich są ze sobą spójne i wydają się rozwiewać wszelkie wątpliwości, inne natomiast są sprzeczne i wykluczają się nawzajem. A jeszcze inne to kompletne brednie, przez wielu uważane jednak za ostateczne rozwiązanie kwestii magicznej. Bardzo wiele z tych teorii pochodzi z ludowych bajań i zabobonów przez wieki przekazywanych w formie opowieści, tworzących kulturę danych ludów zamieszkujących kontynenty danego świata. Magia bowiem jest obecna pośród istot od wieków i mimo że dziś w wielu regionach wydaje się nie do pomyślenia przyjmować ją w tak prymitywny sposób, jak robią to niektóre ludy, to jednak długa symbioza magii i wszelkich cywilizacji sprawiła, że na świecie powstają zarówno proste ludowe tradycje, jak i potężne szkoły magii, wydające na świat czarodziejów zdolnych do tworzenia z magii prawdziwych cudów. Dominuje powszechne przekonanie, iż swobodna energia magiczna, czyli niespleciona w czar, nie ma żadnego wpływu na materialną istotę czy rzecz, a przynajmniej owego wpływu nie da się nijak przewidzieć. Inną sprawą są za to efekty czarów, czyli magii splecionej w konkretny sposób i w konkretnym celu. Te są zarówno tak samo niezwykłe, jak i nieprzewidywalne i niebezpieczne. Można z niemalże niepodważalną pewnością stwierdzić, że gdziekolwiek pojawia się magia, tam nagięte zostają prawa rządzące światem. Ta pewność właśnie sieje strach w sercach tych, dla których czary są nieodgadnione. Strach ten jest zresztą w pełni uzasadniony. Magia bowiem potrafi być w równym stopniu piękna, co niszczycielska. Mistyczna energia to klucz,
i wrota do potęgi. Potęgi, którą łatwo się zachłysnąć i popaść w dekadencję. Historia magii naznaczona jest krwią wszystkich istniejących ras, a za księgi kryjące wiedzę tej tajemniczej siły do dziś wybuchają wojny. Oto dzieje magii, siły, która kształtuje cały świat. Teraz zobaczymy, jak ta sprawa ma się w domenie chaosu. Ludzka wiara w bogów ma swoje korzenie u zarania dziejów tej rasy. Panteon bóstw, które wierzą mieszkańcy Imperium, Estali czy Tilei, jest bardzo różnorodny i barwny. Ci różnią się między sobą imionami, wyglądem, czy też wartościami bądź zjawiskami, nad którymi sprawują pieczę. Ludzie od zawsze próbowali zrozumieć istoty, w które sami wierzyli. Niejednokrotnie zresztą przebłyski intuicji u filozofów, artystów i kapłanów zdawały się przybliżać ludzkość do jej bogów. W dalszym ciągu jednak odkrycia te ukazywały im malutki skrawek wszechświata. Podobnie daleko od rozwiązania są uczeni ze spalonej słońcem Arabii. Matematycy i fizycy, którzy będąc tak biegli w swojej sztuce, że potrafią co do centymetra wyliczyć trajektorię lotu pocisku wyrzuconego z katapulty, są jak dzieci z kolorowymi koralikami, jeżeli ich dokonania porównać do nieodgadnionej i niezwykle skomplikowanej rzeczywistości. W końcu, najwięksi spośród imperialnych teologów, którzy doznając boskich objawień i całe życie studiując zagadki sił nadprzyrodzonych, jawią się jak prostaczkowie i zabobonne wieśniaki, gdy ich dogmaty i wierzenia przełożyć do wiecznie zmiennej, losowo sprzecznej, przerażająco nieopisanej boskiej domeny eteru. Na dzisiaj to tyle. Tutaj się zatrzymamy. W następnym odcinku opowiem Wam nieco więcej o wiatrach magii. Przybliżę Wam ich nazwy, kolory, kolegia, z których się wywodzą oraz za co dokładnie odpowiadają. W końcu każdy z 8 kolorów jest reprezentowany przez własną domenę. Tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!